Ślifnęło. Tak. Dobrze, to filmik tam sobie leci w tle. A ja mówię o strefie zamieszkania. Ostatnia kwestia, jeżeli chodzi, znaczy jedna w tej audycji z kwestii, bo jeszcze nam zostało, jeszcze jedna część została o pieszych, to ale to za tydzień. Strefa zamieszkania. Co to jest takiego strefa zamieszkania? Strefa zamieszkania to jest ten niebieski znak z ludzikiem takim dużym, dorosłym, z dzieckiem z piłeczką, z domkiem jakimś i z samochodzikiem. Taki niebieski znak, jest to strefa zamieszkania. Jakie mamy obowiązki? Może tak dla kierowców, kierowcom tylko przypomnę, że prędkość maksymalna to 20 km na godzinę w takiej strefie. Nie będę mówił o logice, czego? Sytuowania takich stref albo stwarzania takich stref, bo nieraz są to zupełnie miejsca wyrwane z rzeczywistości. Z kontekstu. Bez sensu zupełnie. Nie wiem, kto to tam stawia i po co to stawia. No ale, jeżeli jesteśmy już w takiej strefie, to jak powiedziałem, prędkość 20 na godzinę, no i ten pieszy. Pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami. Tak jak na wszelkiego rodzaju placach, parkingach, pod hipermarketami, na parkingach, gdzie jest duży parking i ludzie sobie chodzą z samochodu do sklepu i tak dalej, to oni mają pierwszeństwo, tak jak w strefie zamieszkania. Nie muszą iść do przejścia dla pieszych, mogą łazić sobie jak chcą, a my jako pojazdy musimy łazić. No tak, łazić. Bo wie pani, mimo że ja...